Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13, od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza od poniedziałku do piątku od 8 do 17 oraz w sobotę od 8 do 13. Dzień dobry, Milena Adamiak. Dziś mamy 30 dzień października. Imieniny obchodzą Przemysław i Julian. Zapraszam Państwa na wiadomości dnia. Kutnowscy motocykliści zapraszają do udziału w akcji Moto Mikołaje 2018, by pomagać dzieciom. Kutnowscy motocykliści organizują akcję charytatywną Moto Mikołaje, by pomagać dzieciom. To 1 grudnia i będą to koncerty zespołów Ksedom i Pogoda w Motopubie na Grunwaldzkiej. Natomiast finał akcji przewidzieliśmy na 8 grudnia. Całość odbędzie się na placu Piłsudskiego od godziny 9. Tam serdecznie zapraszamy wszystkich, zwłaszcza z dziećmi, ponieważ dla dzieci przygotowaliśmy najwięcej atrakcji. Zespół biesiadny Okowita z Ośrodka Kultury Gminy Kutno w Leszczynku łączy pasję z miłością do muzyki. Okowita, kapela biesiadna z Ośrodka Kultury Gminy Kutno, święci kolejne triumfy. Ostatnio zdobyła nagrodę jury na festiwalu w Międzyzdrojach. Zespół ćwiczy, koncertuje i cały czas się rozwija. Zespół Okowita powstał w 2015 roku. Z inicjatywy muzyków grających w zespole tworzyliśmy zespół ludowo, wokalno-instrumentalny Leszczyjanki. Później powstał pomysł, że powstał zespół Okowita. W zespole początkowo grały 3 osoby. Kowalski, Wiesław, czyli ja jako kierownik. I później na skrzypcach dołączyła Szubska Iwona i dyrektor Michał Łuczak, bęben. Nazwę zespołu wymyślił sam dyrektor tego ośrodka, czyli Michał Łuczak. Naszymi takimi osiągnięciami znaczącymi to było na pewno wyróżnienie na przeglądzie kapel ludowych w Bedrnie. Myśmy otrzymali nagrodę publiczności. Drugim takim decydującym, takim znaczącym wyróżnieniem było pierwsza nagroda specjalna na przeglądzie kapel i zespołów w Działoszynie. No i ostatnio w tym roku otrzymaliśmy wyróżnienie na przeglądzie w Międzyzdrojach. Kutnowska policja bada okoliczności śmiertelnego wypadku, który miał miejsce 28 października na warszawskim Przedmieściu. W niedzielny wieczór na kutnowskim Józefowie doszło do tragicznego wypadku drogowego. Jedna osoba nie żyje. Kutnowscy policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kutnie wyjaśniają okoliczności przyczyny tragicznego wypadku, do którego doszło 28 października w godzinach wieczornych w Kutnie na ulicy Warszawskie Przedmieście. W wyniku zdarzenia na miejscu zginęła jedna osoba. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem Audi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i na łuku drogi stracił panowanie nad tym pojazdem. Samochód wypadł z drogi i dachował. Kierowca pojazdu, 26-letni mężczyzna, w wyniku odniesionych obrażeń zmarł, natomiast pasażer, 29-letni mężczyzna, został zabrany z obrażeniami do szpitala. Wyjaśniam wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Dla wiadomości dnia Natalia Gackowska. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zaprasza do udziału w kweście na ratowanie starych nagrobków. 1 i 2 listopada na cmentarzu parafialnym przy ulicy Cmentarnej w Kutnie odbędzie się 16. kwesta na ratowanie starych nagrobków, organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zaprasza mieszkańców Kutna i regionu kutnowskiego na 16. kwestę w celu ratowania starych nagrobków. Udało się dotychczas odrestaurować przeszło 13 nagrobków, m.in. nagrobek Antoniego Troczewskiego czy grup rodziny Chlewickich. W tym roku kwesta przeznaczona będzie na odrestaurowanie kaplicy rodziny Ojrzanowskich. Jak mawiał Jerzy Waldorf, cmentarz to księga kultury, która utrwala ślady historii. Zabójca młodej dziewczyny, której ciało odnaleziono 29 października w Łodzi, jest poszukiwany listem gończym. Wojewódzka Komenda Policji w Łodzi poszukuje listem gończym mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 28-letniej łodzianki. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na podstawie postanowienia wydanego przez prokuratora o poszukiwaniu listem gończym prowadzą działania zmierzające do ustalenia miejsca pobytu obywatela Gruzji. Mężczyzny, który nazywa się Mamuka Ketusriani. To jest mężczyzna, który ma w tej chwili 39 lat i jako ostatni widziany był z zaginioną Pauliną, łodzianką, której zwłoki ujawniono w miniony piątek w okolicach Stawów Jana. Jest to mężczyzna o wzroście około 178 cm, zielonych oczach, dość krępej budowy ciała. W ostatnim czasie posiadał dość duży zarost, który był widoczny na zdjęciu z monitoringu zabezpieczonego z trasy, którą poruszała się zaginiona. W tej chwili jest to osoba, która jest podejrzana o zabójstwo na tle seksualnym. Materiał dowodowy zgromadzony w ramach tego śledztwa na to wskazuje. W ostatnim czasie przebywał na terenie Łodzi, skąd wyjechał w godzinach popołudniowych 20 października i 21 października w godzinach rannych przekroczył granicę z Ukrainą. Obecnie według naszych informacji prawdopodobnie przebywa na terenie Gruzji. Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat tego mężczyzny, proszę nas o kontakt z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi bądź z najbliższą jednostką policji numer 112. Dla Wiadomości Dnia Natalia Gackowska. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Kolejne wydanie Wiadomości Dnia jutro o tej samej porze. Teraz zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia. W nocy zachmurzenie duże w całym regionie. Temperatura 10 stopni w Kutnie, 7 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale. W dzień przejściowe zachmurzenie. Temperatura 15 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. W nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura 7 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali.